Witajcie. Witajcie ze szklarni. Uwielbiam tutaj przychodzić. To jest niezmienne. Rano budzi mnie właśnie ta jedna myśl, żeby przyjść tutaj, zobaczyć, jak wyglądają moje rośliny. Codziennie jest spora różnica na plus. Także otwieram oczy i myślę, jak moje roślinki dziś wyglądają. Czy wszystko w porządku? Zwłaszcza rano. Słuchajcie, tutaj jest... Jeszcze jest chłodno. Wczoraj miałem tu w szklarni, gdy ostatni raz byłem przed wieczorem, to było przed południem, było 45 stopni. Termometr mam wyskalowany do 45, więc schowałem sobie tutaj pod tym prowizorycznym stołem. Mówię, żeby go nie wystrzeliło. Więc rano tutaj jest taki odpowiedni klimat. Śpiewają ptaki. Jest jeszcze chłodno. Tu w szklarni jest tak przyjemnie. Na zewnątrz może być chłodno, a tu jest tak przyjemnie. Także już sobie tutaj oczami wyobraźni myślę, co tutaj zamontuję, co tutaj postawię, żeby przyjść rano sobie tutaj, mam do domu niedaleko, przyjść sobie rano tutaj wypić kawę, gdy zacznie się już tak naprawdę zielono. I tutaj chyba Renia czyta mi w myślach. Zaskakująco, że my z Renią, chociaż się nie kontaktujemy w danej sprawie, myślimy i postępujemy podobnie. Więc tutaj myślę też o jakichś krzesłach, może jakiś parasol, bo no rano jeszcze nie ma słońca, bo z tej strony mam tutaj, z tej strony mam wschód, więc gdzieś tam za tymi drzewami to jeszcze jest zasłonięte, więc rano nie ma takiego słońca. Później już zaczyna tutaj świecić. Najpierw jest tu, później jest tu to słoneczko, czyli tu jest takie południe, więc no w południe raczej nie będę chciał tutaj nic relaksować się, że tak powiem, bo ani w szklarni nie jest przyjemnie, ani właśnie tu na tym słońcu, ale rano można przyjść i sobie tą kawę wypić, posłuchać tych ptaszków, popatrzeć się na te roślinki. Co prawda one tutaj długo nie będą stały, bo mam już tutaj jakieś plany. I właśnie a propos planów, słuchajcie. Dziś postanowiłem, zresztą już zacząłem wcześniej. Tutaj mam, słuchajcie, posiane ogórki w sobotę. Jeszcze, kurczę, nie wschodzą, ale lada moment powinny powschodzić. Tutaj mam posiano drugą odmianę ogórków i właśnie te ogórki, gdy to wszystko stąd zniknie, będę chciał właśnie posadzić sobie z jednej strony, czy tu, czy po tej stronie, to już nie ma znaczenia, a po drugiej stronie będą pomidory, także podzielę sobie na pół tą szklarnię. Tutaj te wszystkie no truskawki też znikną. Ja je wysadziłem, przesadziłem z tych wielodoniczek z tego powodu, że one miały tam ciasło. No poza tym, no tam jest taka torfowa, jakiś torf, więc bardzo szybko jest mała bezwładność, bardzo szybko oddają wodę, wilgoć, więc trzeba to... Ja i tak podlewam, słuchajcie, rano przychodzę, podlewam te roślinki i wieczorem. Tu woda stoi, jest cały czas w konewkach, stoi, nagrzewa się tak, żeby była ciepła. No i właśnie wracając do ogóreczków, no postanowiłem, że dzisiaj jeszcze dosieję sobie ogórków. Zostało mi tutaj jeszcze trochę. Także mam dwie odmiany posiane. W tych okrągłych, żeby mi się nie pomieszały, w tych kwadratowych są moje, a w tych okrągłych są mojej mamy. Moje, słuchajcie, wybrałem sobie takie ogórki. Ogórek na sałatki i mizerię, tak to się nazywa. Długi, odporny na choroby. No i tak ciekawie wygląda. Wydaje mi się, że na pewno o takim wyglądzie miałem posiane w ubiegłym roku ogórki. Też je z wielodoniczek przesadzałem do gruntu. Wyglądają bardzo ciekawie i później te owoce były też takie no, dosyć przyjemne. Także no, będę chciał część wysadzić tutaj do szklarni, a część po prostu do gruntu. A to ogórek konserwowy Gaja, mieszaniec, to mama. Wczesny, bardzo plenny. Mama sobie wybrała, więc ja tutaj dla niej też sieję te ogórki. Może ktoś powie, że jest to trochę za wcześnie. Co prawda pogoda za oknem jest jaka jest. Robi nam się tak jak wczoraj, była już taka typowo letnia. W niedzielę jeszcze nie było tak przyjemnie. Dziś mamy wtorek. Dla porównania, te ogórki siałem sobie w sobotę. Nie wiem, czy mówiłem, siałem w sobotę. Także dziś mamy już któryś dzień z kolei.
Dobra, słuchajcie, wracając do ogóreczków. Sianie ogórków nie jest jakaś nie wiadomo jaka czynność. Ja sieję po dwa. Inni sieją więcej, ale ja uważam, że jeżeli ma wzejść, to wzejdzie. Jeżeli nie, no to i możemy 10 posiać w jednym miejscu i nam nie wzejdą. Wszystko zależy od siły kiełkowania nasion. Ja nie wiem, jakie mają te siły kiełkowania, bo nie robiłem próby, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jeżeli sieję do gruntu, sieję je w odstępach co 15 cm. Także nawet jeżeli gdzieś tam coś będzie pominięte, to one się później z czasem zagęszczą, także tutaj nie ma co panikować. I będę zaprawiał, słuchajcie, to co mówiłem przy przesadzaniu pomidorów, że będę je zabezpieczał naturalnym fungicydem, jakim jest preparat MA5 z wrotyczem bądź MA5. To są dwa bliźniacze preparaty. Z wrotyczem jest wzbogacony o gnojówkę z wrotyczu, która ma właściwości i odstraszające na niektóre owady. Jest również nawozem, także można, to jest taki o podwójnym działaniu. A właściwie potrójnym, bo jest i nawóz, i odstraszający. No i mamy te pożyteczne bakterie. Słuchajcie, bakterie EMY, niezależnie od tego, z jakiego, jakiej firmy preparat weźmiecie, możecie sobie sami też wytworzyć. Jest to taki pierwszy, bardzo wyraźny oprysk, nawóz, który działa właściwie zaraz po zastosowaniu. Pobudza to procesy fotosyntezy, zwłaszcza przy jakichś tam, mówimy tutaj o emach, a jeszcze dodatkowo ten fungicyd, który też ma bardzo takie szerokie spektrum działania, a mianowicie odstresowuje, no czy odstresowuje, ale stosuje się go w takich sytuacjach stresowych, czyli jakaś susza, a nawet ten preparat MA5 jest też zalecany, gdy mamy jakieś porażone przez rośliny, przez mróz, gdzie mamy jakieś tam mikropęknięcia i tak dalej, czyli ten fungicyd, jakim jest MA5, ma na celu to, że ja się kręcę, kurczę, muszę to od razu podlać, ma na celu zabezpieczenie rośliny przed ewentualnym pojawieniem się jakichś patogenów. Także zabezpieczamy. No a tutaj też, jeżeli wracając do ogórków, zabezpieczamy nasze ogóreczki od wczesnej fazy, żeby nie było już na samym początku żadnych patogenów. A dodatkowo, no, EMY można stosować również doglebowo. Oho, dobrze, Krzysiu, przykryłeś, że ci wyszło. Doglebowo można stosować, więc tutaj dodatkowo wzmacniamy glebę. Dodatkowo ją jeszcze dezynfekujemy. O. Jest ok. Dezynfekujemy, także żeby tutaj nic nam się niepożądanego nie pojawiło. Także ja sobie sieję wcześnie te ogórki, może za wcześnie dla niektórych. Mamy dziś 9 kwietnia, ale za chwilę wam powiem, co robić, gdy nie macie na przykład takiej możliwości gdzieś pod osłoną posadzić sobie te ogóreczki. Sadziłem, do tej pory przecież nie miałem szklarni i sadziłem ją w grunt i jego w gruncie. I właśnie jak przygotować się do takiego sadzenia w gruncie. Jeszcze kilka doniczek wezmę. Ja robię to w taki sposób, że gdy już przychodzi ten czas, czyli tu w okolicach po zimnej zośce, tak jak u nas się mówi, czyli po 15 maja tych zimnych ogrodnikach, u nas się określa to jako zimna zośka, bo wtedy Zofii imieniny wypadają. Oczywiście tutaj żadnej Zosi nie obrażam. Wszystkie Zofie serdecznie pozdrawiam. Także możemy wtedy sobie wysadzić. Wtedy zazwyczaj siejemy, prawda? I ogórki, czy jakieś inne dyniowate, czy rośliny, które boją się przymrozków, a tutaj możemy już śmiało takie wyrośnięte roślinki wysadzić do gruntu. I jak ja to robię, słuchajcie, ja robię taki głęboki dołek, rowek właściwie, robię za pomocą takiego konnego narzędzia, radła konnego, to w moim przypadku ciągnie koń, bo ja nie mam konia, znaczy koń. Ciągnie koń. Traktor ciągnie. Boże, co ja z tym... Język mi się plącze. Myślę o jednym, mówię drugie. Właśnie ciągnie w moim przypadku to traktor.
Także ja sobie tutaj nie żałuję, głęboko robię ten rowek. Dlaczego taki głęboki rowek? Słuchajcie, chodzi o to, żebyśmy mieli dużą odległość między wierzchołkiem rośliny a powierzchnią gruntu. Dodatkowo przykrywam to agrowłókniną w momencie, gdy jest podejrzenie, że będzie taka sytuacja, będą niższe temperatury, jakieś przymrozki. Robiłem to wielokrotnie, nic złego się nie stało. Miałem też wysadzone roślinki, pamiętam, wypadły kilka lat temu, tak 2-3 dni takich po 2-3 stopnie mrozów, nic się nie działo, więc robimy ten odstęp, jak najgłębiej, im głębiej, tym jest lepiej. No oczywiście nie za głęboko, żeby później nam roślina dostała światła i tak dalej. Więc robimy ten dołek, w razie potrzeby przykrywamy agrowłókniną i to się bardzo dobrze sprawdza. Także jeżeli będzie już ten czas, ja jeszcze zrobię jeden odcinek, gdy będę sadził właśnie ogóreczki, powiem jak przygotować. Też możemy spryskać sobie odpowiednio ziemię, właśnie też można zastosować emy. No i tutaj, siejąc pierwszy raz te ogórki, zastanawiałem się, jak sobie ten delikatny system korzeniowy ogórków poradzi no, z taką twardą ścianką, słuchajcie, tych doniczek torfowych. No się okazuje, że nie będzie tutaj problemu. Mam już przykład na tym. Tu jest zmoczona właśnie doniczka. Niedawno ją podlewałem, jest mokra, więc gdy będzie wilgotno, spokojnie system korzeniowy ogórków sobie poradzi. Słuchajcie, zakupiłem te doniczki, tak jak mówiłem we wcześniejszym filmie, po emisji filmu Reni, w którym miała wywiad właśnie z panią biotechnolog i zwróciła uwagę, to zresztą wszyscy wiemy, zwróciła uwagę, przepraszam, że ja tak znikam z kadru, ale tutaj cały czas coś się dzieje. Właśnie zwróciła uwagę na to, że ogórki mają bardzo delikatny system korzeniowy. Właśnie ja to miałem, zaobserwowałem wcześniej. Robiłem rozsady ogórków właśnie w tych wielodoniczkach, w których mam posiane, w tych posadzone, przepraszam, pomidorki. Próbowałem poprzesadzać, znaczy w momencie, gdy je przesadzałem, żeby sprecyzować, w momencie, gdy je przesadzałem, no, różnie to wyglądało, rozpadały się te bryły, korzonki się urywały i tak dalej, także rzeczywiście tutaj jest problem. Próbowałem jakoś się ratować, przelewałem to wodą, to bardziej ta ziemia się tak trzymała, że tak powiem brzydko, kupy, ale mimo wszystko gdzieś tam jakieś pęknięcia następowały. Tutaj wsadzamy sobie po prostu doniczkę, obsypujemy ziemią i po robocie. Także no, powinno być lepiej, aczkolwiek no, to będę robił w tym roku pierwszy raz. Właśnie pierwszy raz sieję w tych doniczkach torfowych. Zobaczymy, jak będzie się to zachowywało. Słuchajcie, jeszcze tutaj, bo padają też pytania, że jeszcze kilka takich wyjaśnień. Jak stosować emy? Przede wszystkim woda. To, co zawsze powtarzam, najlepiej z deszczówka, jeżeli nie, to ze studni, jeżeli nie macie takiej możliwości, może być kranówka, odstawiamy ją na co najmniej 48 godzin gdzieś w ciepłe miejsce, żeby ona się po pierwsze i ogrzała. Ja stosuję wodę taką, żeby miała około 12-18 stopni, wtedy bardzo szybko się aktywują właśnie emy. Odstawiamy, od czasu do czasu domieszamy, zamieszamy i na litr wody takiej w okolicach temperatur 12-18 stopni, taki, moim zdaniem powinno się taką wodę stosować, na litr wody około 15 do 20 ml właśnie emów. Można te emy łączyć 2-3 rodzaje i każdy właśnie w takich proporcjach, bądź wielokrotność tego. Także tak mi się to sprawdza. Warunki, pogoda. Czyli najlepiej, gdyby to było bardzo wcześnie rano, gdy nie ma jeszcze takiego agresywnego słońca, bo boją się właśnie ciepła, boją się słońca, więc spryskujemy, bądź jeżeli to stosujemy na listnie, bo możemy stosować do glebowo, no to wtedy jak najszybciej wymieszać to z glebą, jeżeli stosujemy do gleby, bądź wieczorem. Temperatura od 8 do 25 stopni, także tutaj trzeba się pilnować i trzymać tych zaleceń, z uwagi na to, że to są naturalne, żywe mikroorganizmy, więc one no, boją się takiego ultrafioletu.
No, zalecam najlepiej stosować to po prostu wieczorem, gdy mamy już te, pojawia się jakaś rosa, wilgoć, gdy się otwierają aparaty szparkowe właśnie na liściach, w roślinach, na roślinach, wtedy łatwiej się przyswajają. Około 2-3 godzin potrzeba, żeby się emy wchłonęły. Także no tak to by było w woli wyjaśnień. I słuchajcie, też tutaj zachęcam Was, ale wykręciłem minut, zachęcam Was do, jeżeli będziecie chcieli zamówić emy, to zachęcam Was do, najpierw żebyście zadzwonili, w opisie podam link do sklepu, gdzie można kupić, podam numery telefonów i mogę do siebie podać, mogę właśnie i podam właśnie do pań, które zajmują się tym, one Wam doradzą i tak dalej. Tutaj też ważną rzeczą, na co trzeba zwrócić uwagę, jest to, że emy po otwarciu mają bardzo krótki okres przydatności do użycia, także trzeba sobie odpowiednio dobrać opakowanie bądź środek, który właśnie będziemy stosować, więc tutaj są też takie małe opakowania, więc możemy sobie wziąć, załóżmy, kilka, żeby kosztów wysyłki nie było i wtedy mamy tą pewność, że zużyjemy. Naprawdę one mają bardzo szerokie zastosowanie. Nie chcę tutaj wchodzić i nikogo wprowadzać w jakieś tam maliny, ale naprawdę można tutaj sobie wypracować jakieś określoną grupę właśnie tych środków emów, żebyście no byli zadowoleni. Tak jak ja zawsze powtarzam, gdy Wy jesteście zadowoleni, zadowolony jestem ja i myślę, że osoby, które też Wam to zaoferowały, też będą zadowolone, bo tu nie chodzi o to, żeby jeden drugiego oszukał, tylko chodzi o to, żeby jeden drugiemu coś podpowiedział, żebyśmy my wszyscy byli zadowoleni. I właśnie takim zadowoleniem chciałbym się pożegnać w dzisiejszym odcinku. Ja mam zaplanowane dzisiaj, słuchajcie, siew warzyw. Zasadziłem sobie w sobotę, już udało się. Zasadziłem sobie cebulkę, dopiero cebulkę zasadziłem. Nie robiłem filmu, ale może jeszcze dzisiaj coś nagram, gdy będę robił właśnie tutaj siew, to jeszcze jeden odcinek zrobię. Także i tutaj jeszcze będę, słuchajcie, chciał zrobić takie małe doświadczenie, ale to już mówię o tym w innym przypadku. Słuchajcie, no jeszcze tutaj powrócę do EMA 5, tutaj w tym przypadku z wrotyczem. Warunki przechowywania w ciemnym, chłodnym miejscu, żeby tam nie przekraczać tej temperatury. Emy właśnie boją się światła, więc przechowujemy w ciemnym, chłodnym miejscu, nie zimnym, chłodnym. Także ja sobie tu przynoszę, dozuję, spryskuję i do piwnicy. W moim przypadku to jest do piwnicy. Dobra, bo się znowu będę żegnał. To by było na tyle. Słuchajcie, życzę Wam wszystkiego dobrego, zadowolenia przede wszystkim, zadowolenia z tych Waszych wysiłków, Waszych prac. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, bardzo chętnie, w miarę możliwości na nie odpowiem. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.